Nie mam pojęcia, ale nigdy nie słyszałam o czymś takim. Musisz powiedzieć Rejowi. Tak, a widzisz go teraz tutaj? Może magia płata figle? Cedric, zanim cię tu wpuściłam, sprawdziłam to już 3 razy. Jestem pewna. Ale dobrze wiesz, że to jest niemożliwe. Wiem, Cedric, dlatego się ciebie pytam, czy... znasz jakiś przypadek? Nie. O to w tym chodzi. Nie znam żadnego przypadku. Cedric, zawsze chciałam być matką, ale to nie jest odpowiednia chwila. Nie mogę teraz wszystkiego rzucić, ale nie chcę zabijać tego dziecka. Jak tylko Ray wróci, powiem mu... Choć pewnie pomyślisz, że to żart, ale... jeszcze pod wszystkim. Powiesz się, że kłamiesz. Pewnie tak. Muszę sobie jakoś z tym poradzić. Trudno. Będzie ciężko. Ale w sumie kiedy było łatwo. Nie sądziłem, że jej nie rozpoznasz. A jednak... I co? Przyszłeś się tym szczycić? Nie, a dlaczego mi to? A co? Chciałeś się dowiedzieć, co trzymałem w krysztale? Marcel, ja wiem, co trzymałeś w krysztale. A raczej... kogo? Nie mieszaj się w to. Mało wiesz. Boisz się? Nie, nie boję. Dobrze wiesz, że gdy zregenerujesz siłę, to się zemści. Sam wiesz, na co go stać. I ja również to wiem. Gówno wiesz. Nie wtrącę się w sprawy, które ci nie dotyczą. Już widzę wasze podobieństwo z Ramzesem. Mimo wielkiej przepaści, to oboje lubicie się mieszać. To nie my mieszamy, Marcel. Tylko ty sam. Nawet nie zaprzeczaj. Zajmij się może przyziemnymi sprawami. Bo te są zbyt wielkiej wagi. Wierz mi. Nie dałbyś rady, gdyby Ramzes ci nie przygarnął. Słaby, odtrącony, bez matki, bez ojca. Ukochany, zdradzony, sam. Może i tak, ale wiesz co? Ty nie jesteś wcale lepszy. Kłamca, oszust, zdrajca. Zamknął jedyne 2 najbliższe mu osoby. W dodatku je krzywdząc. Słaby, sam. Jesteś sam, Marcel. Bo jedyne 2 osoby, które mogłyby ci pomóc, odrzuciłeś. Zamknąłeś i skrzywdziłeś. Jak myślisz? Jakby na ciebie teraz spojrzała? Zmiataj stąd.
To dla jego dobra. Dla jego dobra? Czy ty się słyszysz? Możesz mu zrobić krzywdę! Już go skrzywdziłeś! Nie wtrącaj się w moje decyzje. To mój przyjaciel, mam prawo głosu, a to co robisz jest desperackim, lekkomyślnym posunięciem. To mój brat i moja decyzja. On ma własny rozum, umie o siebie zadbać. Nie umie. Jakbyś nie wiedziała, nie ma pewnej ważnej umiejętności. To nie oznacza, że daje ci to prawo decydowania o jego życiu. Ma do tego pełne prawo, jak każdy inny. Nie rób tak jak wszyscy tutaj. Nie odbieram mu prawa do decydowania o jego życiu. Ona przynajmniej mu pomagała się odnaleźć. Wiedziałeś, że się z nią widywał. Wiedziałeś, do czego może to doprowadzić. Nie bądź śmieszny. Jedynym, którym wiedział, do czego to może doprowadzić, byłeś ty sam, Marcel. Oskarżysz mnie, choć wiesz, że to nie moja wina. Wynoś się stąd. Prawda zawsze będzie bolesna, Marcel. I zauważ to, że pomimo wszystko, zawsze tu jestem. Toleruję twoje zachowanie, choć powinnam dawno ci przywalić. I widzisz, jak przez to nisko upadłaś? Straciłaś dom, rodzinę, posadę w Radzie. Jedyne, co masz, to stanowisko na pełen etat w Ardenedi. Zostałeś zera. Bez niczego. Wybrałaś mnie i starczyłaś się na samą mną. Żałosne. Ostatni raz nazywasz mnie żałosną. Jedyną żałosną osobą w tym pomieszczeniu jesteś ty sam. Dlaczego? Nie dotykaj mnie! Zraniłeś mnie po raz kolejny i sądzisz, że pójdzie to tak łatwo? Zostaw mnie. Wyjdź przed konsekwencje. Zmierz się z nimi. Nie ma drogi na skróty. Nie zbliżaj się do mnie, dopóki nic z tym nie zrobisz. Hej, słyszysz mnie? Halo? Gęsto to kurier. No witam. Teraz powinno lepiej działać. Co to za bariera? Długo nad nią rozpracowywałem. Jest gęsta, użyłem pomocy kamieni szlachetnych z nakreślonymi runami. Idealna, by kogoś w niej uwięzić. Osoba siedząca w środku nie słyszy, co się dzieje na zewnątrz. Otacza ją jedynie monotonia i tułaczka. Ma tylko słaby punkt, którym jest miejsce, w którym znajduje się kamień. Ramzes musi mi pomóc to naprawić. To trochę okrutne, by kogoś w niej zamykać.
Tak, wiem. Jednak ja raczej wykorzystam ją do stworzenia nowego rozgałęzienia życia. Odkąd wyszłeś z tego miejsca tortur, coraz bardziej mnie zaskakujesz. Masz duże ambicje. Mam nadzieję, że Rada ci tego nie zepsuje. Dziękuję, Szaleja, że jesteś po mojej stronie. Ej, ja zawsze byłam po twojej stronie. Pójdę po Ramzesa. Rej... Mój synu i zdrowieco, dzięki tobie znaleźliśmy drogę do tej ruiny. Za to dziękuję. Ty wiedziałeś, że ja wiem. Oczywiście, to była kwestia czasu, kiedy tu wrócisz, synku. Nie nazywaj mnie swoim synem. Nigdy mnie nawet nie potraktowałeś jak syna. Co mam się rozpłakać? Jesteśmy w Enandii, mój drogi. Nie oczekuj, że będę kochającym ojcem i będę cię głaskał. Masz być mężczyzną, a nie babą. Nie będziesz o tym decydować. Sam jesteś ze zdrajcą. Zdradziłeś własny gatunek. Spolwalałeś się z Cyrionem. Masz z nim układ. Dlatego nie masz prawa mówić, co dobre, a co złe. Ty także spolwalasz się z elfką. Obrzydliwe. Ja chociaż mam korzyści z układu. A ty? Nawet nie możesz jej wdechem dożyć. Nie mów tak. Ona nie jest rzeczą. Jest bliska memu sercu. Może i nie jest nam po drodze. I skrzywdziłem ją, czego nie mogę sobie wybaczyć. To mam czelność powiedzieć, że żywię do niej uczucie. Bardzo silne i nie pozwolę ci jej tknąć. Nawet jeśli miałbym przez to zginąć. Cedric. Żałosne. Jednak skoro śmierci mowa... To jest... O, no w końcu można oddychać w inny sposób. O. Ty jesteś... Ja? Jestem Nutria. Bogini mrocznych elfów Erdenedii.